ze mną jest Mirek Syniawa, tłumacz języka śląskiego i nasz belfer od pisania po śląsku. Witam cię pięknie. Witam. Mirku, ostatnio jest chyba ostatnia literka ślabikorzowo, pra? Ja ostatnią, ostatnią literka i będzie to takie O z taką glizdą. Ta glizda się mianuje Matylda, krótko Tilda i bez to jest O z tyldą. Ostatnio poznaliśmy A z tyldą. Ostatnio poznali A z tyldą. No ale domyślam się, że ta wymowa tyz jest rostomajto, tak jak tego A. Ja jest tak godosz. Te O z tyldą się pokazuje rzadziej niż te A z tyldą, najczęściej w przymiotnikach, w bierniku przymiotników, ale wymowa jest rostomajto. My bez ten przykład powiemy pija zimno kawa. Ale już na północ, na zachód powiedzą piją zimną kawę. A ku południu powiedzą piję zimną kawę na przykład, albo pijemy zimną kawę, nie? Czyli ta wymowa tego O jest jednako, ale te A się bardziej zmienią. Te A się bardziej zmienią, ja. I się jeszcze werci dać pozór na to, że się też zmienią barwa tej samogłoski, bo my jak godomy pija zimno kawa, to godomy zimno, O czyste, nie? Ale jak się pojawia ten element nosowy, to już się tam zmienia ta samogłoska na takie nosowe, pochylone U. Jest powiedz jeszcze, przećwiczymy, musimy to przećwiczyć. Piję zimną kawę, albo pijam zimną kawę. Pija zimną kawę. No, czyli to pojawia się tam U zamiast O, nie? Kiedyś ta nosowość nie wpływała na barwa samogłoski. Zanim zaczęła wpływać, to u nas w tych przymiotnikach, w końcówkach się te... Ta nosowość straciła i zostało nam te czyste O. U Wiśloków bez tym przykład, u nich też taka zmiana nastąpiła, ale dopiero normalnie jak to przejście w U już przeszło, nie? Już się stało. Bez to oni mają ta wymowa, jak im się ta nosowość i pierwotno i wtórno straciła, to oni mają taką wymowę, kąszczek wiersza od wiślańskiego poety Pawła Lazara, któremu się umarło 10 lat temu. Ej, wezmę ją piszczołeczkę wierbową, zagro na ni mym łowieczku i krowu. Zagro na ni także gronie zapłaczu, nad pastyrsku moją dolu tułaczu. Bardzo to takie melodyjne, nie? To powiedz jeszcze raz, ja spróbuję po ciebie powtórzyć. O, on albo om, nie? O, on albo om. Nie wiem, co ja to spokopię. A to nie jest obowiązkowe na szczęście. I całkie szczęście, i całkie szczęście. Czyli nie musimy tego wszyscy wymawiać i pisać, oprócz tych Wiśloków na przykład. Ja. I to, jakiś fest ambitnych pisarzy, nie? W których nie jest zbyt dużo, także nie będziemy się tym przejmować. No dobrze, ale myślę, że to teraz jest dran na to, żeby powtórzyć te wszystkie ślabikorzowe literki, które my już do tej pory poznali. Ja. No to mamy pierwsze te słodkie O makron, nie? I to była wtedy Uma, nie? Ja. Uma. Potem mamy przykryte O z daszkiem. Ło, czyli ojciec. Ja. I to są te dwie literki, które ja poradzę używać. No i dobrze. Potem mamy jeszcze te O uśmiechnięte, O brewę. Czyli te opolskie gołdać. Ja. No i mamy te dwie literki z glizdami, tyldami, nie? To jeszcze pamiętam. To było te widzą, kawą. Widzą. Widzą. Idą na wilią. Idą na wilią. Ja. A u nas idą na wilię, nie? I całkie szczęście. Do Izoldy. Bardzo ci dziękuję. Ja myślę, że możemy zachęcić naszych widzów, żeby do nas pisali, jak mają jakieś wątpliwości językowe. Mirek na pewno je rozwieje, prawda? Ja.